Siema, witam. Jak ktoś zna mnie dłużej, to wie, że jestem raczej hejterem WoWa, czy głównie Blizzarda. Chociaż WoWa też jakoś specjalnie nigdy nie lubiłem. Ale tutaj jest troszkę inny WoW. Jest to de facto prywatny serwer, więc nie wiem, jak się Blizzard na to zapatruje. Mam nadzieję, że nie będą mieli nic do tego. Ale serwer nazywa się Project Ascension i ma ogólnie kilka takby trybów. Pierwszy, najpopularniejszy, to jest po prostu WoW Classless, czyli bez klas po prostu. Wybieramy sobie rasę startową, no i później co kilka leveli tak jakby losujemy sobie umiejętność, czy tam, no skilla po prostu, którym będziemy grali i tym sobie budujemy naszą postać. Jest też druga wersja, która jest aktualnie podczas testów i trzeba za nią zapłacić. I tam są normalne klasy, tylko są dodatkowo nowe, jest ich więcej i tak dalej. Z tego co wiem, to są tu sezony jakieś. No za bardzo też nie wnikałem w to, jak to dokładnie działa. Wiem tylko, powiedzmy, takie podstawy. Tutaj sobie wziąłem już pierwszego questa. I losowanie skilli wygląda tak, że tutaj nam się pojawia na górze taka kostka, klikamy i nam losuje spela. I tutaj dostałem backstaba akurat, tylko że ja bym go kurde nie chciał. Wybieramy naszą statę. Ja wybiorę siłę, to można oczywiście zmienić bez problemu. I tego backstaba daje unlearn, dzięki czemu mogę sobie zmienić. I tu mamy build form, którego też nie chcę. Także lecimy dalej, wrath, nature, damage, target. Może zagramy takim bardziej magiem. Można by było zobaczyć, jak ten skill będzie działać. A, tylko czekajcie, bym z tego musiał dać tutaj. Dobra. No i co, idziemy, pierwszy questik jest tutaj. I muszę zabić 6 duskbatów. I to są te mobki. I zobaczmy, jak ten skill działa. Pyk. No tak, kurde, niby spoko, ale trochę długo się go kastuje, nie? Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Na razie go zostawię, zobaczymy, jak jakieś kolejne dostanę. I chyba będę bardziej pod takiego maga szedł trochę. Zobaczymy. Oj, zmisowałem. Tutaj. Cyk. Dobra, kościek zrobiony, 6 mobków zabiłem. A tu jakiś poradnik się odpala. Dobra, dobra, no to wiem, z tymi bugami. I teraz tak. Muszę iść pogadać z NPC-em. Ta wersja gry oczywiście stoi na klasiku. Z tego co mi wiadomo. Ja tam za bardzo też nie rozróżniam tego. Tak jak mówię, no nie grałem za wiele w WoWa. Dobra, tutaj oddajemy, gadamy z ziomeczkiem. Pyk. I tutaj dostajemy też coś takiego jak Mark of Ascension. I to jest tak, dostajemy to za robienie czegokolwiek. Dungeony, battlegroundy, rajdy, areny, questy, pomaganie nowym graczom, coś tam. A po co to jest? To jest, używa się tego, żeby dostać Scroll of Fortune, Hands of Fate, skill cardy i coś tam. No jeszcze nie ogarniam. I po questie dostajemy skrzyneczkę, z której dostajemy różne rzeczy. Tutaj dostałem offhanda jakiegoś i brońkę. Offhanda nie chcę, bo używam two-hand broni. To jest moja brońka. No ale czasami też się dostaje jakieś tam fajne itemki, armory i tak dalej. Dobra, więc wziąłem drugiego questa i teraz muszę iść tutaj. Dobra, jest level i jest kolejny skill, także losujemy sobie. I dostałem Fire Blasta, czyli to, dobra, no idziemy pod maga, okej, niech będzie. Wziąłem tego Fire Blasta tutaj, cyk, dajemy sobie go na pasek, zobaczymy jak on działa. Aha, on z automatu bije, to się instant. Można sobie skastować jedynkę i dobić tym Fire Blastem i to będzie, powinno być całkiem spoko. Całkiem spoko powinno to działać. Więc ja sobie to dobiję. Tutaj mam przy okazji, aha, jednego questa robię. I jeszcze ghoule jakieś będę musiał zabić.
Dobra, to już mamy. Jeszcze te gule. I muszę ich 5. Dobra, te szybko idą. O kurde ty, bo ja many nie mam. Zapomniałem, że gram magiem, więc muszę mieć manę. A na manę mam coś takiego. O ty, ale szybko się odnawia ta mana. Kliknąłem. Praktycznie od razu miałem już manę naładowaną. Także to jest spoko. Nie wiem, czy to tak działało oryginalnie na klasiku, bo nie grałem, więc nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze jeden został i zaraz lecimy oddać questa. Tyk, jak ktoś grał tutaj na tym Ascension serwerze i ma jakieś, nie wiem, porady czy coś, to śmiało. No i możecie też pisać, nie? Czy wam się ten serwerek podoba, czy nie. Jestem ciekawy, jak później PvP wygląda, czy na tym... No bo to jest niby klasyk. I pytanie, czy na klasyku będą areny PvP. No bo oryginalnie na klasyku chyba nie było. No i tak, tutaj mogę sobie wybrać glopsy albo klołka. Nie mam ani tego, ani tego, wezmę glopsy. Mamy level up, biorę kolejnego questa. I teraz tak, jest kolejna skrzynka, więc otwieramy ją. I tym razem dostałem staffa też z intelektem, więc chyba git. Chyba git i idziemy dalej. Tu jest w ogóle jakiś kalendarz i tu są chyba jakieś eventy. Wczoraj coś było. Jakiś phishing, coś tam. No przegapiłem ogólnie eventy. A mnie ciekawi, czy tu jest jakiś kurde in-game sklepik albo coś takiego. Trials, game menu. Activities. PvP. Jest tu jakieś PvP? Battlegroundy. Aha, czyli nie ma chyba. Aren, questy, open world, battlegroundy, dungeony. Aha, tu będzie. Aha, bo to jest group finder. Tu będzie jakaś zakładka PvP. No dobra. Zobaczymy potem. O, i tu jest kolejny taki questik. Path to Ascension level up. I za to dostajemy też jakiś fajny item i 500 Mark of Ascension. Jak mówię, nie wiem, czy to jest jakieś giga ważne, czy nie. Ale pewnie prędzej czy później się dowiemy. Kurde, ale ja też odwaliłem, ty, bo ja przecież wziąłem staty z siłę, a gram magiem, czyli powinienem inta wziąć. O. Nie wiem, na co to ma wpływ za bardzo, ale wydaje mi się, że powinienem inta wziąć. Dobra, oddajemy kolejnego questa. Tyk, to wydropiłem. I mogę wybrać to, albo to. Wezmę belta. Jest level upik. Nie wiem, co ile leveli się dostaje te skille. Dobra, no i tu już nic ciekawego nie mam. Kolejnego questa mam tutaj. Jeżeli chodzi o addony, to instalacja addonów jest mega łatwa, bo po prostu instalujemy sobie to w launcherze. Pobieramy ich launchera i w tym możemy sobie zainstalować tam addony, nie? To jest kolejny jakiś Path of Ascension. Cyk. Te mam tak. A jakieś mobki N. Primary Attribute. Okej, to mam. Czyli zrobione. Dajemy. O, i teraz muszę level 7. Dobra, póki co tyle. Możecie napisać, co o tym myślicie.